Dzień dobry, w kolejnym odcinku. No i co, ostatnio udało nam się odblokować te drzwi, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko sprawdzić, co się za nimi kryje. Więc śmiało je otwórzmy i miejmy nadzieję, że znowu uda się troszeczkę ulepszyć kombinezon. To myślę, że byłaby dosyć ciekawa opcja. Okej. Mały tor przeszkód. Ale to nie stanowi większego problemu. Po prostu sobie jakoś tam przelecę. O. Serio? Okej. Troszeczkę do góry. No, otworzysz się? Dlaczego to się nie otwiera? Halo? Dlaczego to się nie otwiera? Może mi to ktoś wyjaśnić? No nie. To nie działa. Szczerze, chciałbym się tam dostać. Któryś z tych komputerów może mi w tym jakoś pomóc? Chyba nie za bardzo. No raczej nie wydaje mi się, żeby tam było jakieś inne wejście. No, otworzysz się? No, to się nie otworzy. Więc Houston, mamy mały problem. Problem z tym, co zrobić. Przez nieopatrzność jeszcze bym... Okej. No dobra, no skoro nie jestem w stanie tutaj wejść, nie wiem w sumie dlaczego. Chyba, że... Może gdzieś tam mnie doprowadzi? No. Też nie. Wszędzie pozamykane. What is going wrong? Tutaj nic nie ma. Za bardzo nie wiem, na czym może polegać problem. Kwestia tego, że to się nie chce otworzyć. No szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Ale w związku z tym, że troszkę mało jest tutaj tlenu, to chciałbym się troszkę dotlenić. I to mi pozwoli tutaj. Ale nie wiem. Powinienem tam po prostu swobodnie sobie wejść. Chyba, że potrzebuję jeszcze jakiegoś... A to też byłoby głupie. Jakiegoś przełącznika, który mi to umożliwi. A dobra, zróbmy tak. Wyjdę sobie tutaj na zewnątrz. Thank you.
Okej, trzy kule są. Pozostała część stacji jest zamknięta, chyba że powinienem teraz z powrotem pójść i tym korytarzem spróbować dostać się do środka. Dobra, tak zróbmy. Niestety, ale nie widzę innej możliwości. Tutaj też na górze jest. Była butla z tlenem, ale na razie to sobie mogę darować. Okej. Udało się dostać do środka i lećmy tym korytarzem. Tam teoretycznie jakieś dwa przejścia mi się pokazują. Ale cały czas mnie zastanawia to. No to powinno się z automatu otworzyć. Mimo to się nie otworzyło. Zatrzymajmy się tutaj po tlen. Ten już spadł do 4,5 jednostki. Czy potrzebowałbym tam jakiegoś, nazwijmy to, kodu dostępu? Okej, zobaczmy, co tutaj ten terminal, czy w czymś mi pomoże. No nie za bardzo. Encrypted internal data transmission received. No nie. Sender, Hudson, Elizabeth. Scientist. 11 June 2037. Alex, the problem is that we simply do not have enough solar energy in reserve to photosynthesize our plant life. To capture the amount we need, the station's sunlight exposure has to double. This will allow us additional Spiritus extraction cycles, and we will have a very real shot at hitting our production numbers and dates. The risk, of course, is the combined increase of Solaris and Spiritus activity. McDonough confirms that system stress from the power drain of keeping the station's orbit in direct sunlight for extended periods of time is not trivial. To stanowi duży problem. This is the only way to increase Spiritus production before moving into beta. Zapewne jak będę tutaj chciał teraz się przedostać, tam znowu będzie zamknięte. Otwieraj. Okej, no tu jeszcze nie byłem. Także spróbuję się dostać tutaj do tej kabiny i zobaczymy Lopez. Otwieraj. Zobaczymy, jak tu Lopez się urządziła. Communications repair spacewalk live log. Astronaut Lopez, Teresa, 16, October 2036. Okay. No, myślę, że jest mi totalnie niepotrzebny w tym momencie. Okej. Jeszcze do tej kajuty mogę się dostać. Do Edwards. No, lubi piłkę. Tak jak ja. O, jest też ten. Karta będzie zaraz tam po prawej stronie. Nic ciekawego.
A nie, to nie była karta. Jakaś kaseta ewentualnie sobie tutaj latała. No właśnie, zamknięte. Tak jak myślałem. Nie wiedzieć czemu to jest zamknięte. Okej, to przesłuchiwałem, więc to sobie może spokojnie tam lewitować. Ale tutaj mamy kolejny dysk SSD. To już 22. Także jeszcze gdzieś sobie 3 latają. Okej, chciałbym się dostać na zewnątrz. A gdy się dostanę na zewnątrz, to będę w stanie stwierdzić, gdzie czego jeszcze mi brakuje. Oj. Dobra, troszkę nieopatrznie. Ruszyłem myszką. Okej, stąd mogę się wydostać na zewnątrz. Jeszcze profilaktycznie sobie tylko uzupełnię tlen. Okej. Się tak świeci mocno. Tutaj też się świeci. Ja mam już 2 odblokowane. Albo właściwie można by powiedzieć, że nawet więcej niż 2. Tutaj cały czas mi wskazuje, że mógłbym się tam dostać, no ale niestety, ale nie mogę. I to stanowi generalnie problem. Auć. Z zewnątrz niestety tam nie dotrę. No tam jeszcze chyba lata jeden ludek, ale jego już udało mi się wcześniej odnaleźć, więc niech sobie tam spokojnie lewituje. Ja zabiorę stąd troszkę tlenu. No dajesz. Okej, no pytanie, co ja mogę tutaj dalej zrobić? To mam odblokowane. To też mam odblokowane. Mimo to nie mogę tam wejść. To stanowi pewien problem. Pytanie, gdzie mógłbym się teraz udać? Żeby coś tutaj móc zrobić. Dobra, lećmy może na razie tutaj, a po drodze będę się rozglądał, żeby móc może troszeczkę bardziej zobaczyć, co w tym momencie byłoby sensownego do zrobienia. Tutaj też znajdę tlen, więc raczej o to nie muszę się jakoś zbytnio martwić. Wiem, że stacja jest podzielona na 4 części. Z czego? Z tego co widzę, tamta świeci najbardziej.
Nie wiem, czy to coś daje mi jakiś znak, że powinienem tam lecieć? Jeśli tak, to warto może byłoby to sprawdzić. Okej. Może coś się stało tak, że ja tam coś uruchomiłem. I przez to wali to takim światłem strasznie. Jasnym. Mam pełno tlenu, więc powinienem spokojnie, myślę, że dolecieć. Więc ja będę sobie tak po prostu leciał, tak jak lecę, ale... Jeszcze może tylko się obrócę. Tam nie ma nic. Tam jest tylko kula, a tam już też byłem. Przynajmniej na to by można było... To by wskazywało, że się po prostu świeci na jasno niebieski. Okej, to już przestało się tak świecić. To też już się świeci normalnie. A tamtego nie widzę w oddali. Więc jest dylemat. O co tu właściwie może chodzić? Spokojnie, tlenu mam jeszcze, aby dolecieć ten kawałeczek dalej. I ta strzałka wskazuje mi centralnie tamten punkt. Ta strzałka centralnie tamten. Mówię o tej mapce po lewej stronie. Tu jest to trzecie miejsce, gdzie byłem przed chwilą. W którym też oczywiście nie udało mi się nic wielkiego osiągnąć. Poza tym, że otworzyłem to. Ale to byłoby właściwie tylko tyle. Okej, tutaj będę miał tlen, więc spokojnie sobie dolecę. I myślę, że w tym miejscu bym zakończył ten odcinek, a później postaram się jakoś poszukać miejsca, gdzie mógłbym coś jeszcze zrobić. To byłoby chyba najrozsądniejsze. Przynajmniej jak mi się na chwilę obecną wydaje. Okej, tak więc moi drodzy, trzymajcie się ciepło. I ewentualnie wrócę do was, jak już coś uda mi się odnaleźć. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.